Bez niego trudno wyobrazić sobie grę GKS-u Tychy. Łukasz Grzeszczyk to absolutny lider tyskiego zespołu. W spotkaniu w Suwałkach zabrakło jednak kapitana tyskiej drużyny wyjściowej jedenastce. Jestem zdrowy. Przed meczem już w piątek czułem, że jest coś nie tak. Lekko mnie pobolewa lewy przewodziciel i pachwina. I na rozgrzewce była podjęta decyzja, że będę się rozgrzewał, jestem jakby w jedenastce, ale zobaczymy jak będzie. No i jak doszło do końcówki rozgrzewki do strzałów, no nie byłem w stanie uderzać, nie byłem w stanie normalnie funkcjonować i to by było bez sensu, żebym grał w ogóle w tym meczu. W trakcie wtorkowego treningu kapitan GKS-u Tychy trenował indywidualnie. Sztab medyczny robi jednak wszystko, żeby Grzeszczyk był na środę gotowy. Motywacja jest podwójna, bo do Tychów przyjeżdża były klub naszego pomocnika. Tego czasu już mija prawie 2 lata, jestem w Tychach 2 lata, więc w jakimś stopniu na pewno tak, ale nie do końca, bo skład w dużej mierze się zmienił i są inni ludzie. Zostaje tylko jakby trochę sentyment, że się tam grało i to jest taki mecz zawsze troszkę inny, bo inaczej się gra zespołami, gdzie się przebywa, gdzie się gra w jakimś miejscu, ale dalej trzeba grać i walczyć, tak? To jest mecz jak o 3 punkty, no nic więcej. Łukasz Grzeszczyk barwy Sandecji reprezentował przez 2 sezony. Dwukrotnie miał nawet okazję grać przeciwko GKS-owi Tychy. W spotkaniu rozgrywanym w Nowym Sączu nie wykorzystał rzutu karnego, a w drugim zdobył bramkę. Jego ówczesna drużyna pokonała w Jaworznie Trójkolorowych aż 7-2. Pamiętam dokładnie jeden na ci drugi, bo właśnie tak jak wspominałeś, w pierwszym meczu nie strzeliłem karnego i jeszcze tam mieliśmy 2 rzuty karne. I też jednego nie wykorzystaliśmy, akurat drugiego nie, ale mecz się skończył remisem, a ten drugi bardziej nawet zapadł mi w pamięć, bo wysoki wynik i taka fajna gra z naszej strony. Akurat wtedy byłem w Sandecji, nie w Tychach. Sandecja cały czas jest w walce o awans do Ekstraklasy. Podopieczni Radosława Mroczkowskiego w tej chwili tracą tylko 2 punkty do Chojniczanki oraz Wigier. Goście mają jednak problem z wygrywaniem na wyjazdach. Po raz ostatni ta sztuka udała im się w październiku ubiegłego roku. Wiemy bardzo wiele o naszym najbliższym przeciwniku, zresztą przygotowujemy się tutaj zawsze tak, żeby zawodnicy mieli te potrzebne informacje o złych, o dobrych stronach. No także jutro pozostaje nam tylko wyjść na boisko, piłkarzom wyjść na boisko i udowodnić, że może nie tyle jesteśmy drużyną lepszą, co o 3 punkty gramy, bo to wiadomo, że to w piłce różnie bywa, ale wychodzimy po to, żeby walczyć o 3 punkty. GKS ma także problem z wygrywaniem na wyjazdach, ale u siebie podopieczni Jurija Szatołowa radzą sobie zdecydowanie lepiej. W tym roku GKS Tychy przy edukacji wygrał wszystkie 2 spotkania. Zbudowaliśmy twierdzę, do tej pory za naszej kadencji wszystkie mecze wygrywaliśmy. Przeciwnik przyjeżdża do nas na pewno z dużymi obawami. Czujemy się tutaj pewnie u siebie w domu z naszymi kibicami na naszym stadionie i chcemy to w tych 2 meczach, które nas czekają teraz, najbliższych u siebie, to potwierdzić. Dla zawodników GKS-u Tychy najbliższe dni będą bardzo intensywne. W środę podopiecznych Jurija Szatołowa czeka spotkanie z Sandecją Nowy Sącz, a już w niedzielę do Tychów przyjedzie Chrobry Głogów. No i piłkarze i my, trenerzy, jesteśmy przyzwyczajeni jednak na naszym pierwszoligowym poziomie do pracy w takim mikrocyklu tygodniowym i akurat z mojego punktu widzenia tak się lepiej pracuje, no ale piłkarze na pewno wolą ten układ 3-dniowy, szybka regeneracja, szybkie przygotowanie do następnego meczu każdy woli rozgrywać mecze niż trenować. No dla nas jako trenerów jest to lekkie na pewno utrudnienie, bo ta praca jest zdwojona w tym krótkim czasie, ale po meczu przegranym w bardzo takich też dramatycznych okolicznościach w Suwałkach na pewno wszyscy chcemy już jak najszybciej wyjść na boisko i ten mecz z Sandecją rozegrać. W bezpośrednich pojedynkach Tyszanie mogą pochwalić się lepszym dorobkiem. Na 7 rozegranych spotkań GKS wygrał 3. Tyle samo razy zespoły dzieliły się punktami i tylko raz wygrała Sandecja. Teraz osobiście z nikim nie rozmawiałem z Sandecji. Tak jak mówię, tam się strasznie skład pozmieniał i z tej drużyny, w której ja byłem, zostały może 2-3 osoby. To jest max, więc
więc teraz jakby takiego kontaktu bliższego z nikim nie mam. W tym tygodniu kontrakt z GKS-em Tychy podpisał Jakub Piątek, który od początku roku trenuje pod okiem Jurija Szatołowa. Z kolei w środę na pewno nie zobaczymy kontuzjowanych Błanika i Bukowca. Początek spotkania o godzinie 18:00. Relacja na oficjalnej stronie GKS-u Tychy oraz Facebooku.